Czasami ktoś przychodzi i nie jest pewny. Mówi do mnie takie słowa: Beata, czy ja na pewno jestem wysoko wrażliwa, bo ja czasami jestem taka nieczuła, tak nic mi nie wzrusza. No to dzisiaj kilka słów na ten temat. Czy wysoko wrażliwa osoba może być niewrażliwa? Brzmi troszeczkę jak paradoks, ale tak, kochani, tak się zdarza. Ja już chyba gdzieś nawet wspominałam na ten temat w którymś z moich poprzednich filmów. Jeżeli jesteś pierwszy raz na kanale, to zachęcam Cię do obejrzenia zwłaszcza pierwszych 5-6 filmów, gdzie wyjaśniam, czym jest cecha wysokiej wrażliwości i jakie są jej główne aspekty. Ja nazywam się Beata Mąkolska i od wielu lat współpracuję z ludźmi, w ostatnich latach głównie z osobami wysoko wrażliwymi. I właśnie zdarza się, że przychodzi pani i mówi do mnie: Beata, czy ja na pewno jestem wysoko wrażliwa, bo zdarza mi się być niewrażliwą totalnie. I gdy zaczynamy drążyć temat, najczęściej okazuje się, że ten rzekomy brak wrażliwości jest jakiegoś rodzaju obroną, fasadą przed czymś. I tutaj możemy sobie spojrzeć na przykład na środowiska zawodowe, kiedy słyszę taką historię, że w pracy dana pani ma koleżankę przy biurku, drugim obok, w tym samym pokoju na przykład, która jej cały czas mówi o swoich problemach. Nie ma dnia, żeby coś złego nie działo się w życiu tamtej osoby. W związku z tym ta dziewczyna przychodzi do mnie i mówi: wiesz co, ja już nawet nie czuję współczucia do niej. Mi nawet nie jest jej żal. Mi nawet nie jest smutno, jak ona mi o czymś takim odpowiada. Ona mnie wnerwia. I spójrz sobie teraz na to od strony bardziej energetycznej. Ty, blokując swoją wrażliwość, po prostu się chronisz, bo ta osoba drenuje Cię każdego dnia. Jest to pułapka, w którą wpada niemal każda wysoko wrażliwa osoba, o ile nie każda, tak? Że wysoko wrażliwe osoby potrafią słuchać, więc w momencie, kiedy w ich otoczeniu znajdzie się ktoś z deficytem uwagi, z deficytem jakiegoś rodzaju energii, i wyczuje, można powiedzieć, że na poziomie podświadomym przyciągną się do siebie, i ta osoba, której czegoś brakuje, która ma jakieś nieszczęście albo która ma za dużo jakiegoś rodzaju dylematów życiowych i problemów, zaczyna wylewać na wysoko wrażliwą osobę swój syf. I w pierwszym momencie wysoko wrażliwa osoba zwykle charakteryzuje się bardzo dużą empatią i bardzo dużą wrażliwością. Słucha, jest uważna, tak? Często w tym pierwszym kontakcie ona próbuje pomóc, próbuje w jakiś sposób wesprzeć tą osobę. I teraz sytuacja jest zabawna, bo jeżeli to się zdarzy raz, może drugi raz, ale ta druga osoba weźmie to wsparcie, okaże wdzięczność lub jakiegoś innego rodzaju się odwdzięczy tej wysoko wrażliwej osobie, czyli będzie równowaga energetyczna, tak? No to sprawa jest, można by było powiedzieć, załatwiona. Ale jeżeli ona sobie tylko chciała pogadać i gada, i gada, i gada i od Ciebie oczekuje, że Ty będziesz jej słuchać i będziesz jej współczuć, będziesz ją utwierdzać w tym jej światopoglądzie, no bo przecież ona i tak wie tylko, jaka jest prawda, tak? I narzuca ją innym. I w którymś momencie poczujesz właśnie tą pustkę, bo zostałaś czy zostałeś wydrenowany. Twoja energia uwagi na słuchanie tej osoby i jej opowieści ulotniła się, poszła. I nie dostałaś czy nie dostałeś nic w zamian. I co się wtedy dzieje? Właśnie jest coś w stylu takiego shutdownu, tak? Zamykamy się, totalnie się zamykamy. To jest poziom taki już bardzo ostatecznej często obrony. Czyli nie, ja Cię nie chcę słuchać, nie ruszasz mnie, to jest mój świat, moje pole, nie dotykaj mnie, odejdź, w ogóle idź stąd. Oczywiście mało który wysoko wrażliwy człowiek tak powie tamtej osobie, ale cała jego postawa ciała będzie tak wyglądała. Jest to forma obrony Twojej własnej energii przed ucieczką, tak? Czyli przed drenowaniem. I tutaj, wiecie co,
na marginesie tak tylko wskoczę, bo bardzo często wysoko wrażliwe osoby mówią, ale ja nie mogę nic zrobić, bo ona tak gada, nie mogę nic zrobić. Zobacz, co się dzieje. Na poziomie duchowym zaczynasz się bronić, mimo tego, że uważasz, że nie możesz nic zrobić. Tak? Czyli od strony energetycznej zaczynasz się zamykać, ale jednocześnie realizujesz w głowie ten swój program, nie mogę nic zrobić. Głupie, co? No dobra, ale to już jest kwestia asertywności, bardzo często komunikacji, wyrażania swoich własnych potrzeb, obrony swoich granic, tak? Czyli asertywności. Ok, czyli kiedy osoba wysoko wrażliwa jest niewrażliwa? No wtedy, kiedy ktoś ją wydrenował, tak? Wtedy, kiedy ktoś non-stop ją drenuje, ona będzie punktowo się, że tak powiem, uniewrażliwiać. I teraz bardzo ciekawa sytuacja. Zdarza się, że przychodzi do mnie pani i mówi: mój mąż jest nieczuły. Mój mąż jest niewrażliwy. Nic do niego nie dociera, nic go nie rusza. W ogóle mnie nie widzi, nie widzi moich potrzeb. Rozmawiam z mężem. Co się dzieje? Mąż jest wysoko wrażliwy. A ona go wydrenowała. I tak on się na nią odciął. I ona już nic z niego nie wyciągnie. Ciekawe, co? Także nie będę tego wątku tutaj rozwijać, bo to jest bardzo szeroki temat. Jeżeli Was zainteresował, dajcie komentarz, żeby to rozwinąć. Czyli to, kiedy wysoko wrażliwy mąż odcina się od swojej żony, zaczyna być nieczuły i co z tym zrobić, tak? Jeżeli chcecie taki filmik, dajcie komentarz. Ok, także to była ta pierwsza opcja, tak? Kiedy ktoś za bardzo trenuje. Druga opcja, kiedy wysoko wrażliwy człowiek jest przestymulowany. I tym razem już nie tylko przez tą jedną osobę, ale przez jakiś szereg na przykład czynników, tak? Czyli na przykład, dajmy na to, zapracowana mama po całym dniu pracy odbiera dzieci, jeszcze zrobiła obiad, jeszcze posprzątała, jeszcze zrobiła pranie, jeszcze odrobiła lekcje z tymi dziećmi i na przykład wieczorem mąż przychodzi wnerwiony i on coś jeszcze od niej chce. Tak? Ona może już na jego potrzeby nie być wrażliwa, bo może być tak zmęczona, że jej będzie obojętne już, bo ona potrzebuje się sama zregenerować, tak? Czyli wtedy, kiedy jesteś też przestymulowana czy przestymulowany. I tutaj uwaga z taką pułapką przerzucania odpowiedzialności za to na innych, tak? Czyli wracając do mojego przykładu, to nie jest wina męża, że on wrócił wieczorem i chce z tobą porozmawiać, a ty jesteś zmęczona i masz dość. Nie. Twoim zadaniem jest monitorowanie przestymulowania przez cały dzień i zapewnienie sobie takiego momentu, gdzie możesz się zregenerować. To jest Twoje zadanie, nie Twojego męża, ok? Czy żony, odwrotnie, też to się wszystko działa też odwrotnie, tak? Płeć nie ma tutaj żadnego znaczenia, ok? Dobra, aczkolwiek mężczyźni mają większe przyzwolenie społeczne na regenerację, tak? No bo do kobiety są doklejone dom, dzieci, musisz to ogarnąć, taki jest przekaz społeczny, a mężczyzna to mężczyzna, on no, ma swoje sprawy, nie? No ale to są, słuchajcie, takie stereotypy, aczkolwiek w głowach bardzo wielu ludzi one wciąż są obecne i aktywne, ok? Dobra, kiedy jeszcze wysoko wrażliwa osoba przestaje być wrażliwa, czyli staje się taka nieczuła? Kiedy odcina się od swojej duszy, kiedy żyje w oderwaniu od niej, w odsunięciu, tak? Kiedy podąża ścieżką najprawdopodobniej jakiegoś systemu, no to przestaje być wrażliwa, bo tego wymaga system. Każdy system, każdy wymaga zazwyczaj odwrażliwienia się na jakimś etapie, bo masz realizować założenia systemu, a nie czuć. Tak? Dobra. Co jeszcze? Co jeszcze? Aha. I teraz taka iluzja na temat bycia niewrażliwym, bo czasem może się zdarzyć, że wysoko wrażliwa osoba jest w szoku. Coś ją tak wytrąci z równowagi, tak ją mocno zaskoczy, że jest w ogromnym szoku i rzeczywiście wygląda z zewnątrz, jakby była niewrażliwa, jakby nic ją nie ruszało. I to jest bardzo często złudzenie, bo w środku się dzieje tyle, że tornado to przy tym pikuś, tak?
Czyli z zewnątrz wygląda, jakby nic tej osoby nie ruszało, ale w środku jest nadmiar wszystkiego. I to jest moment, w którym najpierw wysoko wrażliwa osoba potrzebuje sobie to samemu ogarnąć. Tak? Ja bardzo często się też tym zajmuję na konsultacjach, że pomagam ogarnąć to. Tak? I dopiero jak ktoś, że tak powiem, sam czy z moją pomocą, ogarnie nadmiar myśli, nadmiar emocji wywołanych przez interpretacja jakiegoś zdarzenia albo przez jakąś zdarzenie, przez coś, co się wydarzyło, już tak ogólnie troszeczkę, to dopiero wtedy może skupić się na zareagowaniu. I to często wygląda, jakby dana osoba była niewrażliwa. Czasami ta reakcja może być tak bardzo po czasie, że dla osób zaangażowanych, tych pozostałych, będzie spóźniona. Ktoś powie, że za późno. Tak? Więc to pamiętaj, że to jest tylko taka iluzja, że nic się nie dzieje i że osoba jest niewrażliwa. Najczęściej wpływa na nią tak wiele bodźców, że ona najpierw tu musi wszystko ogarnąć, tak? Czyli to też jest związane z tym przestymulowaniem, o którym mówiłam wcześniej. Dobra. No, to chyba myślę, że powiedziałam mniej więcej główne rzeczy, które chciałam w związku z tym powiedzieć. Dziękuję Ci bardzo za oglądanie, dziękuję Ci za bycie na moim kanale. Będę Ci bardzo wdzięczna, jeżeli polubisz filmik, udostępnisz go innym. Opinie, komentarze, bardzo chętnie je zawsze czytam, możesz zostawiać pod filmem. To wszystko na dziś.